Cześć. Kochani, witamy w następnym vlogu. Jestem trochę zmarnowany, ale to już dlatego, że po prostu dzisiaj nas prześladuje jakiś pech. Kochani, dość, że gramy daleko, bo 130 km od domu. Jak widzicie, ja jestem za kierowcę. Dlaczego? Już tłumaczę. Bus nam się, kochani, rozkraczył. Na szczęście na Jankowej, także nie wyjechaliśmy tym busem. Także się udało, to naprawdę wielki szacun. Musieliśmy jechać na dwie osobówki. Jedziemy teraz, kochani państwo, Krzysiu, pokaż, już teraz jedziemy sobie za panem młodym. Na szczęście pan młody taką furą, taką drezynką sobie jedzie do swojej ukochanej. Już wszystko jest ok. Ale mało tego, że nam się bus rozkraczył, to jak do mikrofonu by się rozpieprzył. No i kochani, jak myślicie, śpiewać dzisiaj czy nie śpiewać? No, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Ale po prostu na razie mam dość. Myślę, że się wszystko rozkręci, myślę, że zapowiada wszystko ok. Dużo ludzi nie znają naszych zwyczajów, troszkę im przedstawimy, kochani, nasze, że tak powiem, sytuacje, jak u nas na weselach to wszystko wygląda, bo jak to pan młody powiedział, jak się zapytałem, jakie są u was zwyczaje, pan młody powiedział tylko tak: róbcie po swojemu, żeby było fajnie. No to jak tak pan młody powiedział, to tak będziemy się starali zrobić. Na razie jedziemy po panią młodą. Jak to wyjdzie, wszystko się okaże w prime. Trzymaczka. Da, stoimy pod kościołem, tak jak mówiłem. Dwie osobóweczki stoją. Ja się odpoczywam. A taka ciekawostka. Dzisiaj mamy zastępstwo perkusyjne. Dzień dobry. Ten got. Witam wszystkie dziewczyny. Wszystkie i chłopaków. Chłopaków nie witaj. Proszę. Co się śmiejesz? Powiedz co ciekawego. No leci. Dla naszych odbiorców. Zajebista pogoda. Jak ci się widzi? Super, zajebiści, nie? Zajebiści państwo młodzi. Zajebiści? Tak. Jeszcze żeś ich nie poznał. Sala też fajna. Sala też fajna i wszystko git. Będziemy działać. Ludzie, weźcie mi, kupcie bilet na Voyagera. Ja nic z nimi nie mogę. Wyjściowy założony. Można zaczynać. Siemacie. Siemacie, siemacie. 20. 45. Czekamy na krokieta. Ludzie się bawią. Ku naszym zaskoczeniu. My też się bawimy. Sprzedało się to wszystko. Piękne na nic. Lo. B. Za nami. Namiatek. No tak. No i pozdrawiam tak wszystkich. Nie macaj mnie po dupie. A gdzie cię mam macać? Damianek koszula rozpięta, czyli jest gorąco. Zobaczcie, jak wiatraczek ma na pierwszy. Klata jak wariata. Klata jak wariata. Dywan wychodzi. Dywan tam gdzieś tam jest. Broda jest, nie dogolił się. Maszynka się wypiła. Reszta siedzi. Nie, jest spoczko. Dali? Tam z tyłu. Przejście. Ale sama siedząca. A, co tam, pokażę wam. Może mnie RODO nie zje. Tak wam rzucę okiem. Mamy ciepło, także dużo gości stoi teraz w tym momencie na polu na papierosku. Ale tak mniej więcej wygląda sala siedząca. Czyli mamy kawałek sali, można powiedzieć. Jest nasza kolumienka do odbiórek. Nie? Ładnie? Dzieje się, kochani państwo. Państwo młodzi jeszcze nie wrócili ze zdjęć. Czekamy z takimi sztymi różnymi bajerami na państwa młodych, ale nie ma co narzekać, goście i bez młodych bawią się znakomicie. Bartek, może ty coś powiesz? Nie ma. Weź kija. Weź kija. Justynka, powiedz co do nas. Nie widać palców. Okej, bo wyleci telefon. Co ja mogę powiedzieć? Super fajnie, elegancko podajemy dalej. Może małpa coś powie. Witamy wszystkich słuchaczy. Radia Maryja. Wesele na całego. Fajnie się bawią. Nam się też fajnie gra. Trochę osłabiony w składzie, w sensie. I tak wesoło jest. Dobra, to będzie making ofie, kochani. Co będzie źle, to się wytnie, nie? Jest wesoło, to jest najważniejsze, kochani państwo. Bo wesele jest od tego, żeby się cieszyć, a nie smucić. I wyznajemy tą zasadę od paru lat. I nie przestajemy. I twierdzimy, że
od stypy jest pogrzeb, kochani, a żeby się cieszyć, jest wesele, prawda? Zapamiętajcie to słowo, bo że na żadnym kazaniu tego nie powiedzą. Żadnym ksiądz wam powiedzie. Idziemy śpiewać! Wracamy już z zakupów. Będziemy robić śniadanie. Wyspani, gotowi do działania. Kolejny dzień przed nami. Pokażemy, jak będzie Dawid smażył kiełbas. Jest, pewnie. Śniadanie trzeba dobrze zjeść. Żeby były siły do grania. Na kolejne granie, pewnie. Gdzie my to mamy jechać? Tak? Na noclegu. Master Kuźba szedł. Jakim noclegu? Mamy po godzinie 12. Jesteśmy głodni jak za przeproszeniem psy. Trzeba sobie radzić. A żurek będzie, ale później, dopiero. No. Też bo ja nie mam siły. No, a na razie bez odbioru. Rączka do tu. Gdzież ksiądz Henryk zebrał był niemało zbrojnego luda. Wymiennie powiedzcie, czym byście go schlali. Regeneracja przed poblaminami. To nie do wielka, panie Darino. To historia. Mamuśka, my to tylko ta podali tego. Leka na przywrócenie pamięci. A ty pamiętasz naszą pierwszą randkę? Jakoś... Chociaż my troszeczkę chyba przeorwali. Nie. A nasz ślub pamiętasz? Niech go pani spyta o ślub Bony albo Marsieki. Być pamięta. Panieś do matki. Krzysiek, dubię ci w nosie. Małpka. Gili, 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 gili. To mówisz? Ej dziewczyno, nie bądź. A tamten się przebaj. Postaw loda. I normalnie mówię ci, chrapał tak, że normalnie jak ruski czołg. Dzień dobry. Się pijemy piwko. Delektujemy się. Tak jest. Innym. Góryczki wyczuwam. Polski chmiel. Na melodię. Gararetka to jest. Gararetka. Popatrz, jaka kolorowa. Krzysiek zarywa do Justyny. Justyna. Ja jestem niedostępna cały czas. Nad ranem co innego mówiła. Niech się postara. Dziś łama losu mi oddać. Thank you.
Moje tutaj śpiewki tak się strasznie zdały, a z mi się tu jojka strasznie zagotowa. Zówka poprawił?
Kulturka pełna. Ceny szlachta rady. Się bawi, szlachta. Tylko, że to jest 7-up, żeby nie było, że ja wódki sobie tyle nalałem. Nie, nie, to tylko na koniec. Podczas pracy nie pijemy. Papara. Tak widać. Papara. No i dobrze. Jedziemy, tu Sławomir. Zajmę już do domu. W końcu, godzina 1:45. No. To jedziemy. Jeszcze kawałek. Ale. I Sławomir. Tego się po prostu nie da słuchać.